Pobity został rekord frekwencji w czasie ostatniego w tym sezonie rajdu Zambrów na rowery. Na start rajdu na miejskim placu targowym zgłosiło się prawie 200 osób. Dzisiejszy dzień jest piękny i myślę, że dzisiaj uczestników będzie około 150, także podsumowanie zakończenia rajdu myślę, że będzie dla wszystkich udane. No szkoda, że to już ostatni rajd, było 5 rajdów tych krótko takich metrażowych, powiem kolokwialnie, z których uczestniczyło około tam w każdym rajdzie około 120-150. Myślę, również spełniły swoje zamierzenia te rajdy dłuższe dla bardziej kolarzy przygotowanych fizycznie na dystansie 100 km, które też uczestniczyło około 50-60 osób. Ta pielgrzymka rowerowa do Chodyszewa, w której uczestniczyło też około 100 osób, nie mówiąc o rajdzie takim kilkudniowym. Dlatego też myślę, że cieszy się to zainteresowaniem mieszkańców Zambrowej, nie tylko, bo do nas dołączają mieszkańcy Łomży, Wysokiego Mazowiecka, osoby z okolic Zambrowa. Myślę, że akcja godna polecenia, godna kontynuowania, ponieważ oprócz biegania, bo Polska cała biega, myślę, że część mieszkańców Zambrowej Polski też podtrzymuje tę akcję. Zamrów na rowery czy Polska na rowery, myślę, że to jest aktualne, to jest doskonałe spędzenie czasu wolnego. Ostatni w tym sezonie rajd to także dobra okazja do rodzinnego wyjazdu na rowerze. Mój mąż zobaczył w internecie i zdecydowaliśmy się. Ostatni raz, ale myślę, że będzie fajnie. My jesteśmy pierwszy raz w takiej większej grupie, bo przeważnie jeździmy rodziną, sami, 4 osoby, a dzisiaj jesteśmy pierwszy raz. No myślimy, że będzie fajnie. No. Bardzo lubię, ponieważ tam mieszkałam 5 lat w Czerwonym Borze, także na tej polance, na której się zatrzymujemy, tam na posiłek, to moje dzieci chodziły, jak były małe. Także bliskie miejsce mojemu sercu, tak. Celem wyprawy była Leśna Polana w Czerwonym Borze. Jak zawsze organizatorzy rajdu, pracownicy Urzędu Miasta w Zambrowie zapewnili uczestnikom ciepły posiłek i napoje.